Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście z Karolem. Siemka. Co prawda sąsiada z nami na naszym polu nie ma, ale jest oczywiście u siebie. Gdzie ty pojechałeś teraz? Tutaj ja nie wiem, czy wy będziecie kojarzyć. Tutaj na takim kawałeczku ja jestem, słuchaj, koło kościoła. O, a wy napiszcie hashtag kościół, wam przypnę serduszko do tego komentarza. No i jak tam z tym księdzem ogólnie tę sytuację? Coś tam już, bo on wam ostatnio święcenia robił i nic im mówił właśnie o tych twoich... Nic. Jakby to nazwać, lewych interesach, poszukiwany, że byłeś? Nic właśnie nie mówił na ten temat, bo on troszkę, ci powiem, wypił. Troszkę się napił i odwoziliśmy go aż do domu. To na święcenie już przyjechał taki? No ja podejrzewam, że on był troszkę wypity, wiesz? Swoim autem? Tak, on był... Ja pierdzielę, przecież gościa ma parę kroków do ciebie. Parę kroków tak. Ma do ciebie, a i tak no? Przyjeżdża autem, no nie? On uciekał autem, a my go z wujkiem odwoziliśmy. Oczywiście ja z wujkiem nic nie piłem. A właśnie wujek z ciotką jeszcze są u ciebie? Są. Ja mam do nich sprawę, bo chciałem ich zabrać na te żniwa właśnie, bo u ciebie wszystko wykoszone. Orki mówiłeś, że przebiegły perfekcyjnie z nimi. No, powiem ci, że... Można tak powiedzieć, no troszkę z problemami, ale jakoś tam daliśmy radę. Oni są u mnie na gospodarce, tylko że ja na polu teraz. No to ja później tam zajadę do ciebie, bo ja muszę, wiesz co, teraz akurat skończę prasować to. Polecę sobie jeszcze ostatni transport belek sprzedać, bo już kurde, wszystko to co miałem na tych dwóch, wiesz, pryzmach przykryte, to wszystko wywoziłem, ostatnia przyczepa została. Okej. Oni tam są na gospodarstwie, to później na pewno ich tam złapiesz, nie? I zobaczymy. Czekaj, to twojego klasa będę mógł brać do tego, do akcji. Kombajn. Możesz bez problemu. No, bo to trzeba będzie na dwa zestawy. Kurde, trzeciego kombajnu nie ma, tak to by jeszcze szybciej to poszło. Bo teraz to pole chcę wypakować, wiesz co, to dwójkę dostaliśmy ten kawałeczek. A, to walny ten taki. Bo tam też trzeba będzie sprasować, to kurde, no roboty jest od groma. Możesz wziąć, bo ja od ciebie pług pożyczałem, też mi pożyczyłeś. No. Więc nie ma problemu. Ale komu dać? Jak klasem robić, czy ciotce dać? O kurde, ja myślę, że lepiej żebyś wujkowi dał, bo... Wujkowi? No, bo ciotka to może spieprzyć. To ciotka będzie z przyczepą jeździć? Ciotka już jak ma z czymś jeździć, to może niech z przyczepą właśnie. Ty, tylko ja się boję trochę, wiesz co? Ona ma prawko, żeby na głównych jeździć z przyczepami? Nie ma. A. No to może lepiej ten kombajn dać. Przecież to będzie prosto będzie jechać, to chyba nic się nie stanie. A wujek też nie ma uprawnień? Nie, im niepotrzebne. A, czyli będą sobie jeździć o tako, im nie przeszkadza, no to mi to pasuje, takie podejście. W ogóle nie przeszkadza im to. Oni są bezkonfliktowi ludzie. I ze sobą też się nie kłócą? O nie, to nie. To oni się kłócą cały czas, ja już mam dosyć. A kiedy jadą? No już niedługo będą jechać, właśnie nie wiem kiedy, ale już niedługo będą jechać. No ale widzisz, też w tym roku tak naprawdę to ten prezent taki dostałeś skromny, można powiedzieć, w porównaniu do ostatnich lat. Wtedy to przecież że... New Holland. Wtedy to i kurde ta przeciosarka to była, czy to była zgrabiarka? To była od Pottingera chyba. Przeciosarka. A, to i to. Kombajn dostałeś do tego, do kukurydzy, żeby się na sieczkę kosić. I kurde... No sporo tych rzeczy, a dzisiaj taki samochodzik tylko. Ale słuchaj, ja tam jestem i tak zadowolony. Za darmochę. Prezent taki, i to z salonu taki samochód. Wiesz, zawsze to zastępstwo żuka, no to można sobie naprawdę komfortowo posiedzieć i pojeździć, a jakbyś tym żukiem całe życie miał robić, to nie za kolorowo by było. Ja będę często nim jeździł, BMW też troszkę odciążę teraz. Może sprzedam już, jak mam takiego busa, po co mi taka BMW? Nie. Tylko tam w popierach trochę jest nasrane w tej BMW po tych wypadkach. Może niech zostanie, tylko po prostu zbuduję dla niej jakąś malutką wiatę i niech stoi sobie pod to wiato, taka legendarny to jest samochód na tej serii. Albo zawsze można zrobić coś fajnego i zobaczyć jak to będzie wyglądać, wynająć jakiś duży dźwig i spuścić ją z takiego, nie wiem, z iluś tam metrów z góry. I jeszcze pewnie to by przeżyła. No ciekawe właśnie, jakby ona się zachowała. Jakby na koła idealnie spadła na gumy. Podejrzewam, że mogłaby to kurde przeżyć, bo ta BMW to jest, powiem ci, że... No przecież to tyle co było historii, co ona na dach była wywracana, no to jest... Ja nie wiem, no ta BMW przeżyła tak naprawdę całą serię. Ona chyba jest od początku, tak? Czy nie wiem, kiedy my ją kupiliśmy? Nie pamiętam, czy jest właśnie idealnie od początku, ale myślę, że... Że tak, bo co miałeś na początku? Chyba BMW-kę. Na początku BMW-kę miałem. No tak! A ty, a to twój kompakt to cały czas tam w wodzie leży?
Ja zapomniałem o tym całkowicie. Co wtedy to przez ciebie, co się stało? Ja pierdzielę, teraz to już ryby tam pewnie pływają, ale to pasowałoby wyciągnąć kiedyś. To nie ja go tam rzuciłem. Znaczy ja wiem, no ale to ten gość, co do ciebie przyjechał, to tak jakby też i twoja wina trochę. No jakby tak, ale ja mu... No, jakby tak. Może troszkę moje, ale to nie ja tam rzuciłem go. Nie wiem. A co ale z tym właśnie tym radiowozem, co się ostatnio odwaliło? Też tam do wody ktoś wjechał, mówiłeś. To wujek. Wujas! To wujas, bo on ukradł... Oj. Ja nie wiem, czy mogę to mówić. I co z tym radiowozem? No co, do wody wrzucił. I on tam stoi? Koniec? I on w wodzie chyba jest, nie wiem. Ale powiem ci, że nie wiem, czy z tego problemu jakiego nie będzie. No jak nie będzie? No mi to się śmiać chciało, jak on... Żebym ja z tego problemu nie miał, z tego tytułu, bo już mam dosyć problemów. No wiesz, on to tak jakby ukradł... No, ty stałeś wtedy, tak jak ty tłumaczyłeś z policjantem, no to... No ja każdy wie, że ty nie wjechałeś, no nie? A wujek, bo wujek w krzakach się schował. Wyleciał z krzaków, wsiadł do radiowozu i spieprzył. Tylko też wiesz, to może inaczej działać, jak on wie, że ty też jeździłeś pod wpływem. Policjant. Za to, no, co was złapali wtedy, no, pamiętasz? Tak. No co wtedy jechaliśmy na... O kur... O ja pierdzie, to ja się boję teraz. No ja powiem ci szczerze, że taka historia, no... szalonego masz tego wujka. Też bym takiego chciał mieć. No... On jest naprawdę fajny, on jest naprawdę fajny, ja go lubię. Ale to co to widzisz, ta starość przychodzi ci do głowy, że kurde, ukraść radiowóz policyjny, gdzie policjant stoi parę metrów od radiowozu, może wyciągnąć broń, wszystko, paralizatorem nawet mógł go walnąć. No tak, on się czuje jak jakiś kurde mafiozo i... No. Amerykański mafiozo. Mają chyba radiowóz, bo stoją. On mi kiedyś opowiadał, kurde, jakieś tam historie, powiem ci, takie kurde... No gangsterskie, nie? Ale co? Dobry wariat. Nie chcę mi się w to coś wierzyć, że on tam kurde jakieś mafia coś, a ja tam nie wierzę w to. Ty powiem ci, że stała policja, ja przejechałem kurde 65 zabudowanym i to traktorem, obładowany. Żeby cię zaraz tam nie dognali gdzieś. Nie, zaraz będę wracał, to nie wiem, będę wrócić, pojadę gówno, ale będę jechał 50, wiesz? No, żeby ci oni nie chapnęli. Myśmy dopiero wtedy kłopoty. Ło kurde, ale żebym w płot praktycznie zawalił. No. Dobra. Z policją to trzeba uważać. Mają te radary różne. Nie mów, że jadę za mną, czekaj. Tu na skup chyba za mną przyjechały. Ja pierdziele. Dobra, no to super. Ładnie robiłeś. Czekaj, odjadę tutaj trochę. Ty, ale nie widzę go. Proszę pana. Dobry. Dzień dobry. Co pan robi? Belki tutaj przywiozłem na skup. Ale proszę pana, to tak na ścianę rzucać? Proszę pana, wie pan co, no to kurde, tak jest... Dziwnie to działa, wie pan co, tutaj to jest... skomplikowana machina, że tak powiem. A mógłby pan za chwilę ten... na razie przestać? Sprzedawać bele? Tak. Czy co robić? Sprzedawać bele. Dobra. Słucha pan. Tutaj na przyczepie jest napisane, że 25 godziny może jechać maksymalnie. Pan szybciej jechał. Proszę pana, to jest informacja dla kierowców jadących z tyłu. Proszę pana, tu jest tyle, że pan może jechać tyle. 25? A to ile jechałem? Mi pokazywał FN 25. Proszę pana, szybciej pan żeś jechał. No proszę pana, ja widziałem, że tam staliście, to gdzieś bym szybciej jechał. No coś się panu tutaj chyba obzdurało. No, ale... Nie no dobra, no ja tam pana nie zmierzyłem, więc tu nie będę mówił, ale... No. A nie za dużo... No dobra, powiem panu szczerze, no 50 jechałem, bo tyle wolno, no w zabudowanym. Tam może 51-2. No ale to ja wiem, no wolno, ale to bezpiecznie tak jechać? Z tyloma belami? No wie pan co, pusta droga była, no to kurde sobie pozwoliłem troszeczkę się rozpędzić, no bo tu wie pan co... Tutaj te tablice sprawdziłem, no to coś mi się tu nie zgadza, wiesz? Ale panowie, ja jeszcze powiem panu tak, bo to tutaj jest ze z góry, no nie? Koło kościoła. Ja no. Muszę się rozpędzić, bo tu jest pod górę i z takimi belkami to ciężko jest wyjechać, nawet takim bydlakiem, i dlatego musiałem tak szybciej troszeczkę ruszyć. Rysiu, nie opowiadaj pan, że tym bydlem byś pan nie podjechał, no nie opowiadaj już pan takich żartów. Rysiu, sprawdziłem te tablice, nie ma takich tablic w ogóle. Jakieś fejkowe tablice. Jak fejkowe? Przecież tam trzeba jest zarejestrowana normalnie na mnie. A mógłbym tak prosić tutaj o dokumenty i w ogóle o sprawdzenie tutaj. Ale przyczepy? No ogólnie pana prawo jazdy tutaj. Rysiu, coś ten pan mi śmierdzi, wiesz? A co może się... Proszę.
O, dobra, dziękuję, już się tu sprawdzę. Masz weź sprawdź w tej bazie. Dobra, 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 idę. No, powie mi pan, a ile tutaj tych belek było, bo to pan tak szybko w pośpiechu, że sprzedał, zanim ja tutaj... Proszę pana, no były, no nie wiem, 2, 4, 30 parę może było. 30 bel razy 3 tony to będzie... Jak 3 tony? Belka 3 tony? 90 ton. To jest przeładowane. Jakie 90... Przepraszam, przecież to belka nie waży 3 tony. No. Weź sprawdź, ile, weź sprawdź na internecie, ile waży belka. Szybko, szybko. Rysio, ale to są różne... Przeładowany ten zestaw był. Różne zbicia, ale ja różne zbita. Wyliczyłem, że 90 ton. No, ale pan gdzie będzie, że to minimum było. Nawet to, ale to... Jak? Bandyta. Panowie, no! A później ten! Panowie, ale te belki tyle nie ważyły! A później wójt musi asfalt robić nowy! Albo dajesz łapówkę, albo będzie po tobie! Ale te przepisy są zarejestrowane na tyle belek, ja legalnie wszystko robię! No, pan se wpisze... Panie, to jakby pan nie było, to by czołgi nie musieli na lewej jeździć, pan sobie... to by po asfalcie jeździły! Ale czołg ma gąsienice metalowe, proszę pana, pan se wpisze ten! Normalnie no, model przyczepy w internecie i pan zobaczył na stronie producenta, ile się można... ten czuk waży jeden? Proszę pana, taki jeden ze 300 kilo może, 400. No, no to mamy wszystko. Dobra, to nie wiem. To mamy wszystko, dobra, no to panie, słuchaj. No to co, to ze 12-13 ton było nie. 14, może porywa 15. No to jak się dogadamy? Nie będę mówić wprost. Proszę pana, no ja się nie będę dogadywał, bo ja wszystko zrobiłem legalnie, no. Wyjmij katanki. Pan, ja, legalnie no, obowody usuwa. Legalnie jakie to sprzedaje. No przyjechałem na skup, to co miałem z belkami zrobić? To dobrze, że się ogień mnie podpali, ty. A ciekawe co w środku, beli schowane. O. Tak, to idź porościnaj. No. Dobra, zaraz porościnam, zaraz tu się weźmie. Panowie, ja naprawdę nie mam czasu, ja jadę jeszcze kosić ostatnie pole, no... Co chcecie ode mnie? Ty dzisiaj to jadziesz na komendę. Proszę pana! Jechać na wsi za... Zna pan tych ludzi? Zobaczy pan, zna pan tych ludzi? To tych? No. A kto to jest? Bo ja ich kojarzę z wyglądu. Z Ameryki przyjechali tutaj i proszę pana, ostatnio byli widziani. Dokładnie ten pan był widziany. Proszę pana, są to naprawdę źli ludzie, no. Mają dużo przekrętów robili w Ameryce. Poszukiwani bandyci w Ameryce, dużo przekrętów i tak dalej. W Ameryce są poszukiwani przez policję. No i amerykańska policja przekazała informacje nam tutaj. Szukamy ich, zna pan ich może? Wie pan co? No, nie znam ich. Mówi pan, to nie będzie mandatu. Wie pan co? No, ja nie znam ich z imienia, ale tak, o, no to dziś ich widziałem. Oni dziś tu w okolicy jeżdżą, to taki jakiś amerykański samochód i ten drugi to jakiś taki czerwony był sportowy. I oni tak na dwa jeżdżą, bo jeździ kobitka i jeździ chłop za nią. Aha, a wie pan może gdzie oni są, może pomieszkują? Wie pan co do tego, to nie wiem gdzie oni tam jeżdżą, bo ja ich nie śledziłem. A nie ich, widział no nie. Pan, żeby na przykład osobnik męski ze przeproszeniem jeździł radiowozem? Wie pan co? Jak, ale który? Osobnik męski, żeby? O tym... Nie, proszę pana, męski. Ten pan ze zdjęcia. A ten, no to nie, no gdzieś radiowozem, przecież nie jest policjantem. No właśnie, właśnie o to chodzi, że nie jest policjantem. A jest w posiadaniu radiowozu. A widzi pan, i to jest bardziej problem. To ile wy macie radiowozów tu u nas w gminie? No już teraz mamy jeden mniej. Tu ukradł wam radiowoz? Można Dobra. Powiedzieć. To będzie ja pierdziele. Że pana, to jak z filmu, jakieś sceny tutaj wy mi opowiadacie, to jak mam się nie śmiać. Ale wy se jaja robicie? Nie, wy se jaja robicie, zatrzymanie za nic, tu opowieści jakieś jak z filmów, panowie, no. Proszę pana, nie zatrzymanie za nim, tylko jechał pan przyczepą przeładowaną 90 ton. I chcę pan usunąć dowody, zanim to zdążyłem zważyć. Czy pana, jest belka jedna, pan sobie wyjmie wagę kuchenną i pan se zważy. Dobra, Ciekawość, ma pan coś w portfelu? Nie. No to proszę pana, będzie mandat. Dobra, chodź, zważyć na garbie, chodź, ja ci wrzucę. Za co? Chodź, weź, kucnij. Dobra, no to ja ci powiem, no. Czekaj, ja ci tu zaraz wsadzę na garba. Za ciężko. Ja jej nie wsadzę ci na garba. Ale cholery, ty, jak ona taka ciężka, to na ponad 400 ma. Nabita. No to 400, no to dobra, no to 400 razy 3. 4 razy no 3, dobra, 12. No 12 ton. No to co, no to przyładowana przyczepa. Ty, dawaj mu mandat, albo ja mu zadam. Ty, no to zależy, jaki portfel gruby. Dobra, panowie, dawam po 100.
I mi daj ta spokój. Nie, ty jednak jeszcze 65 ten mandat. Ty, ja patrzę, że to się chyba nie dogadamy. Po 200. Kurde, te belki całkiem lekkie były, nie? No ale całkiem lekkie, ale i tak trochę przeładowane, wiesz? Tak, jeszcze ale... przeładowane? No, za to delikatnie tak. Dobra, panowie, 500 wam daję do podziału na pół i jadę, bo już naprawdę mi nosi, nie mam czasu. Ale to my nie mamy jak wydać. My nie mamy jak wydać właśnie, dlatego może 600. Dobra, to się pobawcie tymi 5... 600? No, 500... 600. Ty, panowie, no ja nie mam tyle pieniędzy, no. No będzie pana, no 600. Dobra, masz te 600, masz 300, masz 300 i do widzenia. Rysiu, te bele to wcale nie przeładowane były jednak. Letkie ty, to na taką lawetę to parę razy tyle by dał radę. No. Leciutkie. Ale jaja. Do widzenia. Dobra, ja się zaraz z samego daj wdziaka znajdę. Dawaj, go, dawaj. Pierdziele widzowie, no... Dobrze, wszystko mam nagrane, pójdę do sądu i mi jeszcze zwrócą te pieniądze, w zębach jeszcze mi przyniosą, no. Spokojnie, widzowie. To wszystko jest opanowane. Ja rozumiem, dostać mandat, bo 66 leciałem, no nie? Czekaj, to będę... Aj, czekaj, będę... nie będę jechał tak szybko. 50 sobie dojechał. No jak te cymbały jadą za mną, zaraz mnie jeszcze znowu zatrzymają, a z drugich 600 zł nie mam, widzowie. No, pojechali. Pa, znowu się ustawiają tu. Mamy dołapać. Dobra, oni tak nie mają tego potwierdzonego, ile jechałem. Dobra, rura widzowie na gospodarstwo. Odstawiamy ciągnik, idziemy pogadać z ciotką i wujkiem Karola. Zabieramy ich na pole i zobaczymy, jak oni sobie radzą w polu, tak w skrócie mówiąc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale tu jest, widzicie, no na wsiach dalej tak to działa, widzowie. To w mieście, jak te rozmowy są nagrywane policjantów, to żaden policjant by teraz w dzisiejszych czasach się nie odważył powiedzieć, że panie, łapówka, no nie? Albo trzeba pod gruby portfel. A tutaj, jak oni nagrywają tych rozmów, robią co chcą, to widzowie, tutaj się wszystko dzieje. Jak nie masz pieniędzy przy sobie, to zaraz będziesz miał po prawo jazdy, zaraz ci coś wymyślą, zaraz ci coś, wiecie, znajdę to, tak to jest, widzowie, tak to jest. Dobra, zajeżdżamy sobie w to miejsce, czekajcie, bo ja muszę sobie wziąć jeszcze przyczepę. Tylko powiem wam, że mam dwie, mam tą kronę i mam tą właśnie drugą. I mógłbym sobie przetestować tak naprawdę tą i tą. Ile nam zostało siana? 747 tysięcy mamy aktualnie, no jest to dosyć dobra kwota. Tylko nie wiem, czy właśnie ta nie będzie od kronę większa. Chociaż tak wysokościowo, chyba od krampę może, czekajcie. No one są bardzo, ale to bardzo zbliżone do siebie, powiem wam. Wiecie co, ale jak już jeździłem tą krampę, albo wiecie co, kronę nigdy nie jeździliśmy, weźmiemy sobie tą kronę. Zaryzykujemy, tutaj nie powinno się nic przesypywać, ten właściciel, przedstawiciel tak naprawdę, czy tam, nie wiem, kierowca lawety, nie wiem kim on tak dokładnie był, ale z firmy Kronę pokazał mi, że tutaj normalnie zboże można sypać, to weźmiemy sobie tą kronkę i zaraz będziemy działać. Tutaj jak widzicie, prasa też oczywiście stoi, oj, ten nadmiar belek mogłem sobie jeszcze wyrzucić. No i dobra, i tu gdzieś powinno nie być, tylko teraz tak, trzeba jakoś to dobrze przetransportować wszystko. Dobra, zgaszę sobie na razie ciągnik, bo bejca stoi, Karola jeszcze nie ma chyba. O! O, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam państwa, ja jestem sąsiadem Karola. No to Karol ma takiego przystojnego sąsiada? Wie pani, tak się złożyło, że tak. Czyj ty jesteś? Ja, my to odziedziczyliśmy. Ja z panem się znam. Pan rok temu był, widzieliśmy się przez chwilę. A kurde, coś kojarzę właśnie. Ale z takiej pięknej kobiety to jeszcze nie widziałem tutaj na gospodarstwie Karola. To moja małżonka. To ciocia Karola. Mhm. O, to Karol nie opowiadał jeszcze tych historii, że pani aż taki talent do wyglądu ma. Seksowna, nie? No. Jak to się mówi? No. Ja chciałem właśnie was pytać, bo ostatnio Karol wam pokazywał orki, no nie, jak jesteście ostatnie dni, to jeszcze myślałem, że jakimiś dużymi kombajnami byście sobie pojeździli. Ja lubię wszystko, co duże. Tak? Kurde, daj spokój, tak? Kurde, daj spokój, taki głupot przy chłopaku nie gadaj, bo... No. To czym by pani chciała pojeździć? Akurat o tobie to tutaj nic nie ma. Michael? A ja jestem Michał. Naprawdę? No. No to już ja też Michał po polskiemu, ale... Ja, o, ale się złożyło, kurde. Kurde. Piękna sprawa.
nawet ubrane podobnie. No my tak chodzimy. A Karol, o której wraca tam? On pojechał tam coś. Karol gdzieś tam prasuje i gdzieś tam jeszcze na jakiś kawałek ma pojechać jeden ostatni skończyć, nie wiem, ale będzie pewnie pod wieczór, znając życie. On gadał, że idzie jakiś sąsiada. Michael, zobacz, że Michał nawet ma taką brodę jak ty, tylko młodszy jest. No. Lepszy egzemplarz od ciebie. I bogatszy. Faktycznie, delikatnie, no, widzisz? Delikatnie. I pieniędzy więcej ma jak ty, biedaku. O, tutaj ja bym nie powiedział. Aj, spokojnie. Żeby nie wymieniła. Dobra, ty, Michał, a ty pijesz coś? Czy? To wiesz co, na drodze to nie, ale na polu możemy coś ciachnąć. O, ja zaraz ci dam. A co? Dam picie. Dobra. No. To pan weźmie może tego New Hollanda. Michael, ja... Albo, wie pan co? Pan wyjedzie, ja wyjadę. Pan wie, gdzie Karol Maklasa? Michał, na pana słucham. Muszę mieć wygląd i pieniądze. Ty do jego mów po imieniu, bo to debil jest. Dobra. To powiedziałem? No, Michael! Michael, wsiadaj w klasa u Karola. Ja wyjedziemy na drogę, zrobimy przepinkę, bo tu nie wyjedziecie. A ja cię nie mam. Zaraz pani już pani daje wszystko. Dobra. Myślałam, że ja w domu zostaję obiad robić. Pani pojedzie traktorem z przyczepą czy kombajnem? Zadajesz do obiadu ty. Kombajnem. Dobrze. To pani pójdzie ze mną na gospodarstwo. Moje. Aha. No dobra. Kombajnem, ty kombajnem chcesz coś robić? No pan wyjedzie na ten, na drogę tam header, pan po... Michael, sorry. To traktor. To czym mam jechać? A, to pani wzięła klasa! A, kurde, czekajcie, bo ja już się pomyliłem, dobra. To wy tu jesteście, dobra, bo to słabo widać. Panią zapraszam ze mną. Tutaj. Gdzie? Pani sobie do tego traktora wejdzie i się ustawi tam na drodze, dobra? O, ty mój? Tak, tym dużym. Dobra, kurde, jakiś szatan. To jest automat, tym się prosto jeździ, to pani tam ogarnie, dobra? Michał, ty uważaj, kurde. Dobra, no przecież nie zepsuję, a później pani pojeździ na tym, na polu kombajnem normalnie. No to chyba, dobra. Że, bo to tak na drodze to ja bym nie dawał. Nie, na drodze to wiesz, nie będziemy ryzykować. Bo tam ja Karol tam mi coś... właśnie mówił, żeby ciotce za dużo nie pozwalać. Lepiej nie, ja... Chciałbym jechać? Ja wziąłem tylko pół litra jak coś. Półkę? No. No to na pole wystarczy, że ciotka będzie transporty robić ze zbożem. A co pojechała tam? Będziemy te ciuki zbierali? Nie! Ja już tu czekam! Już, ja was wyprzedzam i was prowadzę, zobaczycie co to duże pola, bo u Karola to jeszcze nie widzieliście chyba. To się ona tam pojechała na ty... ojej. Gdzie ona pojechała? A o, w tamtym kierunku, w tamtą stronę. W turo! Wracaj tu, cholero! To gdzie mam jechać? No na drodze się ustaw! Gdzie pani? Tu! Pani powoli jedzie, tym zestawem! Bo jak zaraz zapier... Powoli, pani zwalnia! Zwalnia pani! Tu się hamuje! Hamul, tu jest! Ja pierdzie. O kurde. Mówiłem jej nie dawać! Musisz czymś jechać! No, czekaj, Michael! Pierwsze. Ja pojadę, ty nie wiesz gdzie! Ja pierdziele! Tu, tym hamulcem pani się tego pilnuje, bo tu ze z góry, żeby pani nie ściągnęło. Jak pani się rozpędzi. Bo to szybko jedzie, 60 parę na godzinę. Ten zielony, co ja nim jadę? Tak. Dobra. Tu czuł niebieski. I wiecie co? Pojedziemy troszeczkę inaczej, wiecie co? Bo tutaj jest, policja stoi na drodze, ja zaraz wam coś powiem. Dobra. A co, co? A ty, co a Michaela, ciocia Karola wie? O czym? To wie. No to może nie będę mówił, to później jak będziemy tam... No... Ty lepiej nic nie gadaj, dobra? Powiedz o co chodzi! No właśnie, o to, że policja tam stoi, żeby tamtędy nie jechać. A co Michael ma z tego? Ładna dziś pogoda. Michael? Michael nic, to żeby nie jechać, bo wy nie macie przecież uprawnień. Bo nie macie uprawnień na maszyny. Ale to ja wiem, że nie mamy. No. Ty byś nie pytał jego, czy my nie mamy. Ładna jest pogoda. Ale ja... Karol mówił, że jego ciocia nie ma, a... Właśnie nie wiedziałem, czy Michael ma, dlatego ja mu się tak spytałem dyskretnie, nie, no nie? Nie, mi nie potrzebne. To są jakieś... Oj, tędy polem se przejedziemy i nikt nas nie zatrzyma. Jak to mówią, pole, łyse pole, tak? Tak, i beleczki to ładne. To powiedzenie. Ale wiesz co, ty tym kombajnem popierdzielasz jak szatan?
Ja panią, się zabawić, nie mogę. Bo to jedzie, to się rozpędza, to się buja po wsi. Takim dobra. Zestawem to każdy chciałby latać. Dawaj, tam się zatrzymamy, to coś tam się by przychyliło. No, rozłożymy akurat się. Wiesz, Michael, co? Możesz tu gdzieś powoli, albo na drodze. Bo tu jest to pole po lewej stronie, tu duże. To gdzie mam jechać? A o, tutaj o, pani jedzie za mną. Takie troszeczkę kółeczko zrobiliśmy, wie pani, dobrze, że policja nie trzymała. Jeszcze delikatnie. No, bo coś to się nachlali już. Nie, no ja nie piję przecież, no. Nie! Tak samo Michael. Ale ja... No, przecież ja nic nie mam, nawet się zatrzymaliśmy, to jak ja miałem... Michael na pewno pił, bo jest uzależniony. A to ja nie wiem, co Michael robił podczas drogi jazdy. Delikatnie, to tam kurde, to jeszcze kto nie napił się delikatnie. Pani umie to zrobić? Co? No podpiąć to, czy pani podpiąć? Ja umiem. A pani jeździła jakimś kombajnem? A ja będę jeździła Fendt czy Klas? Klas? Ja jej to podepnę. Karol pozwolił. A Klas jest Karola, tak? Tak. Ja nie wierzę w to, że Karol pozwolił klasę robić. Daj, nas, naprawdę. O kurde. To dopiero jaja. To pani tam po... Znaczy... Czy Michael, ty jej porozkład... Odbieraj do cholera, ja sram! Ale to trzeba rozłożyć, tam jest taki... Tu. Tam jest taki przycisk od zbiornika, jest taki przycisk. Usiądź. To ja sama! Ty usiądź obok. Ty usiądź obok, ja sama! Dobra. Siadaj tutaj, ja cię będę miała pod okiem. Żebyś ci nie chciał mi tu. Ja i tak za muszę wyjść. Nie, nie wyjdziesz. To wy we dwoje weszliście do tego kombajnu? Tak. Dobra, to Michael tam pilnuj tam trochę, wiesz, sytuacji. Ja będę ja na oku i nawet się nie masz mi co wychodzić. Ej, Michał, byśmy wyszli, co? Czyli tam pod koniec pola, żebyśmy na głównej nie wiesz. O. Szkoda ryzykować, jak one się kręcą. Ja pierwsza pojadę obok to. Możesz i pierwsza. No może ja fendem będę robiła. Dobra, chcę... No to jedź na razie klasę pierwsza, jak chcesz pierwsza jechać. Dobra. Tylko się czkarnię wyłącz, bo tam nie wiem jak Karol miał poustawiane. Dobra. Ja tu nic. Wyłączyła się czy nie? Jest dobrze. Dobra. Do lewej skręć, co ty robisz, jak ty jedziesz, dawaj tobie. To ci nie mogę krzaków zbierać. Jak krzaków, ale to Boże jest! Bliżej lewej, bo to zostaje! Jak do krzaków, kurry! W drzewo przypieprz! No ja pierdzielę, no! Pani... Po co pani robi, no? Co ty zrobił? Ja pierdzielę, header w drzewie! Do góry, bo zaraz zaczepisz znowu, pani! Nie, ja nie mam rady na trzeźwo! Co pani... Jak ja robię? To mi nie... Pani... Dobra... Ja pierdzielę! Pani jedzie na prosto po prostu. O, a się dopiłem? To ja nie wiem, ja nie umiem tu przy miedzy. To weź może ty pojadź przy miedzy. Ja pierdzielę, to po co pani chciała jechać pierwsza? No weź ty pojedź tym klasem, a ja pojadę fendem. Nie, bo Karol pani kazał tamtym jeździć. No daję ty fendem, to razem coś się wydopijemy w tym klasie. Nie, ty, no nie ma. Chodź. No. Tylko powoli za mną, powoli stój na razie, stój, stój. Ja pierdzielę, czekajcie, bo to... A, bądź, chodź tu. Dobra, daj z tych nerwów. Bądź... O, dobra, masz, tutaj ci dobra. A, no. To gdzie ona pojechała? Noż ja pierdzielę. Ja ci mówił, że to zły pomysł, że ona kusiła. Ja pierdzielę. No, nie no, dobra, poczekaj. Chłopaki, ja to robię! Daj tego. Oj, dobre. O, skurczybiek. Co to jest, Samogona. Spiszyciu się trochę doprawiłem dziś. O kurde. O. Ale jeszcze nawet nie przeszło smakiem, to takie strasznie niemocne. O to chodzi właśnie, to nie ma jak łaskać, tylko to ma wiesz. Smakować też chyba nie ma. Nie. Co tam pierdolę robicie, się nie odzywacie? Nic nie robimy. Nic, tu nikt nic nie robi, kobieto. A czemu tak w tyle jesteście? Bo żeś pojechała, Franco. Jak pojechałaś pierwsza, mieliśmy my pierwsi jechać. Tak, jak wy stoicie. Jak stoimy, jak jedziemy.
No, mam jechać prosto, czy tu skręcać? Ty, słuchaj. Prosto! Ja nie wiem, czy ja nie wezmę rozwodu. Ja powiem ci, Michael, tak. Ja myślałem, że Karol se żarty robił. Ale to nie, jest prawda, ty ciotce. A co ci gadał? A, jeszcze nie da się wytrzymać z to kobieto. A to jest twoje pole, nie ma szans. Tak, tak, jedź. A, policja was poszukuje. Nie chciałem mówić przy niej. Jak to? No, trzymali mnie dzisiaj i normalnie wasze zdjęcia pokazywali i was szukają. Z jakiej i racji? Że policja amerykańska też się tym interesuje. Od jakiej racji? No ja nie wiem, bo mi nie przedstawili. Powiedziałem, że was nie znam. Ale to co się stało? No, ja nie wiem, co się stało, ale poszukuje was policja. Dwojga. To ten radiobus chodzi, że ja jeszcze raz... A może, może i też, ale oni powiedzieli, że jakieś przekręty w Ameryce. O kurwa. To będzie lipa. Ja nie wiem, czy żebyście tutaj długo siedzieli, czy co, ale żeby nie było jakiegoś zatrzymania w Polsce, bo będzie problem dopiero. Oh fucking shit. O, to dobrze ty mnie to powiedział, ty. No, o kurde, ja też badnąłem. Do Ameryki. Dobra, ale widzowie. Nikomu nie gadaj, dobra? Dobra. To wy widzowie też nikomu nie mówcie, a w dzisiejszym odcinku to było na tyle i widzimy się już jutro w kolejnym filmie na kanale. Nara!